Aleluja! To jest właśnie Boża łaska, kochani! Dziś jest dzień, wieczór łaski! Nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku przyjąłem Bożą łaskę! Przyjąłem Bożą łaskę! Nie zasłużyłem na nią! 27 lat żyłem po swojemu! Byłem grzesznikiem! Trzymałem stery swojego życia! Miałem pustkę w sercu i myślałem, że tą pustkę wypełnię sobie dobrym narkotykiem, alkoholem, imprezą, seksem, pornografią, masturbacją, ale wiecie co? Nic nie zdołało wypełnić tej pustki, którą miałem w sercu. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Jeździłem sobie po Polsce na imprezy techno. I tak wsiąkłem w to. I tak sobie żyłem, uważałem się za dobrą osobę, pomagałem ludziom, ale wiecie co, pewnego razu, kiedy przedawkowałem, to prawdziwie moje serce pierwszy raz zawołało do Boga żywego, zawołało do Jezusa, jako grzesznik, jako brudna osoba, która szła prostą drogą do piekła. Byłem pajacykiem diabła, to on sterował mną, ale wiecie co, w momencie, kiedy ja prawdziwie zawołałem do Jezusa, to On przyszedł do mnie właśnie w tej łasce i w swojej mocy i powiedział: Damian, ja Ciebie kocham i Damian, ja Ciebie takiego nie zostawię. Kochani, zacząłem czytać Biblię i te słowa dotknęły mnie bardzo. Ja doszedłem do wersetu, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tego Jezusa, który przyszedł do mnie do pokoju, z którym spotkałem się w duchu. On umarł za mnie, wziął każdą patologię, każdą chorobę, wszystko na siebie. I ja wtedy zacząłem prawdziwie pokutować. Ja oddałem stery mojego życia Jezusowi. I ja uwierzyłem, że to On jest jedynym pośrednikiem, jedynym Zbawicielem do samego Boga, do samego Tatusia. Ja miałem serce sieroce, byłem osobą odrzuconą, nosiłem maski, ale w momencie, kiedy uwierzyłem w Jezusa, uwierzyłem w zastępczą śmierć na krzyżu, że On poniósł wszystko. Ja zrozumiałem i przyjąłem synostwo. Dziś jestem synem, dziś jestem zdrową osobą. Poznałem miłość Boga Ojca i Jezus objawił mi Tatusia i dziś On chce objawić tą miłość Tobie. Dlatego, jeżeli dziś słyszysz te słowa Ducha Świętego, który teraz wyraźnie do Ciebie mówi, nie zatwardzaj swojego serca, przyjmij te proste słowa, to jest Ewangelia. Jezus umarł za każdą osobę z was. Za każdą osobę z was. I to ty dziś stoisz przed decyzją. To ty, nikt nie podejmie tej decyzji. Nikt. Ty osobiście. Dziś zawołaj do Jezusa i powiedz: Jezu, ja jestem grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem. To ja jestem odwrócony do ciebie plecami. Ale ten młody gościu, co mówi: ja chcę tego samego, ja chcę tego Boga poznać. Jezu, przyjdź teraz do tych ludzi, którzy mają otwarte serca. Niech oni teraz doświadczą Twojej Bożej łaski. Halleluja! Dziś jest dzień zbawienia. Dzień zbawienia. Co Ty dziś z tym zrobisz? Kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale to Ty decydujesz. Kochani, narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Duch samego Boga mieszka we mnie. On chce zamieszkać w Tobie. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest ten Bóg? Oto jestem! Oto jestem! Duch Święty mieszka we mnie. Przyjdź! I posłuchaj mnie! Przyjdź i posłuchaj mnie! Nie zatwardzaj swojego serca, bo On czeka. Jeżeli chorujesz,
Masz teraz jakieś objawy fizyczne. Doskwiera ci ból. Podejdź, pomodlimy się o ciebie. Położymy nasze święte ręce. I w mocy imienia Jezus wypędzimy demona. Wypędzimy chorobę. Zostaniesz uzdrowiony. Możesz nawet nie mieć wiary. Ale wystarczy, że podejmiesz tę decyzję. Ja podejdę. Ja się zapytam. Ja poproszę o modlitwę. Nie musisz nic czuć. Nieważne. Wystarczy, że położymy ręce i zgromimy demona, chorobę i gwarantuję ci, że odejdzie. Dziś jestem czystą osobą. Święta krew Jezusa obmyła mnie, oczyściła mnie z całego grzechu. Ja mam pewność zbawienia. I to jest dla ciebie również. Każdy z nas tutaj narodził się na nowo. Z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Jeżeli tylko chcesz doświadczyć tego samego. Jeżeli twoje serce szuka i pragnie Boga żywego i żywej relacji z Nim, to nie lękaj się, podejdź. Podejdź. Halleluja. Ojcze, ja dziękuję ci za te miejsce. Ja dziękuję ci, Ojcze, za Warszawę. Ja dziękuję ci, Tato, za ten kraj. Ojcze, ja dziękuję ci, że teraz zasłona zostaje zdjęta z umysłów, z oczu ludzi, którzy gdzieś szukają ciebie, Jezu, Duchu Święty. Docieraj teraz do tych ludzi i przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I o sądzie. Halleluja. Zapraszam was. Amen.